Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie porozmawiamy sobie na temat 66. odcinka serii Skibidi Toilet, na temat tego, kiedy może się pojawić, co w nim może się wydarzyć i naprawdę jeszcze więcej. Także oczywiście oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. A jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Tak samo, jeśli ten film wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. A teraz lecimy! Okej, także tym razem zaczniemy sobie od możliwej daty. Zaczynając od tego, że właśnie już przez parę ostatnich filmów mniej więcej mówiłem wam, jak to może wyglądać, ale oczywiście z dnia na dzień jesteśmy coraz bliżej czegokolwiek. Patrząc na to, że obecnie, no niestety, nadal nic nie ma, nie dostaliśmy żadnego spoileru od żadnego youtubera ani na kanale Skibidi Spoilers. Lecz patrząc po ostatniej sytuacji, nie jest to ani trochę dziwne, ze względu na to, że ostatnio dostaliśmy dopiero po tygodniu właśnie od wydania, że tak powiem, poprzedniego tego odcinka pierwszy spoiler, także no, generalnie tak to właśnie wygląda, więc wydaje mi się, że tutaj może być właśnie podobnie. Tym bardziej, że będzie to pierwszy odcinek z nowego sezonu 22, co tylko i wyłącznie oznacza, że no może być ten odcinek całkiem długi. Patrząc na to, że ten ostatni, który miał 2 minuty, no to czekaliśmy na niego ponad tydzień, to myślę, że tutaj również coś takiego będzie, więc osobiście wydaje mi się, że już dnia dzisiejszego bądź też maksymalnie jutrzejszego powinniśmy zacząć otrzymywać pierwsze spoilery, no i oczywiście później już ten epizod się pojawi, więc oczywiście patrząc na obecną sytuację wydawania wszystkich spoilerów i tak dalej, możemy się spodziewać tego, że na razie epizod będzie mniej więcej od 15 do 17. No bo patrząc na to, że właśnie nadal nic nie mamy, to rzeczywiście 15-17 to myślę, że będzie taka data właśnie wydania tego epizodu. No cóż, także będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać. Bardzo ciekawą kolejną rzeczą jest to, że w odcinkach kończących się na 7, czyli odcinka, który zaraz w sumie będzie, dzieją się dość ciekawe rzeczy, więc generalnie patrząc na przykład odcinek 47, mieliśmy wielką walkę, gdzie między innymi Titan TV-Man po prostu no, zniknął i został uszkodzony. Następnie dostaliśmy najdłuższy odcinek w historii właśnie Skibidi Toilet, czyli 57, który był podzielony aż na dwie części. No i zbliżamy się coraz bardziej do 67 odcinka, więc no, może się wydarzyć tutaj naprawdę wiele rzeczy. Co dokładnie się wydarzy, nie mam pojęcia, lecz w odcinku 66 myślę, że może być wprowadzenie do rzeczy, która będzie odcinek później, czyli do właśnie tego 67. Patrząc również na to, że to mniej więcej odcinek 56 w sumie nie wyglądał jakoś tak strasznie ciekawie, nie było tam jakoś strasznie dużo rzeczy, to na samym końcu mieliśmy oczywiście tego Titan Speakermana i wiedzieliśmy już, że w następnym odcinku definitywnie coś się wydarzy, więc tutaj myślę, że może być rzeczywiście podobnie. I oczywiście nie wiadomo, czy w tym 67 powróci Titan TV Man, ale jak już mówiłem, raczej 70, patrząc na to, że w tych z zerem na końcu dzieje się coś o wiele większego i zazwyczaj powraca jakaś ważna postać, czyli w 50 Titan TV Man, w 60 Naukowiec, zobaczymy kto w 70, ale może być to oczywiście Titan TV Man, więc no generalnie co się wydarzy w tym 66 odcinku, no myślę, że nie będzie tutaj, że tak powiem, jakiegoś takiego, nie wiem, jakiejś walki czy coś takiego i będzie to bardziej takie przygotowanie pod odcinek 67, w którym raczej wydarzy się już coś większego. Teraz tak, przechodzimy do teorii z komentarzy. Jedna z teorii mówi tak, że Tytani są zniszczeni, więc jeśli pojawi się 66 odcinek, to możliwe, że dostaniemy nową rasę do sojuszu. Perspektywę kameramena, któremu udało się jakoś wejść do bazy Skibidi Toilet, gdzie będzie ulepszany oryginalny G-Man, kameraman zostanie wykryty i właśnie zostanie wyeliminowany. Pojawienie się oryginalnego G-Mana i zniszczenie oddziału kameramenów, kontynuacja sceny z 65 odcinka i atak Skibidi Toilet na rannych Tytanów. Być może Tytani zginą, albo może uratuje ich Cinema Man Titan TV Man. Zwykła walka pomiędzy Skibidi Toilet i sojuszem, pojawienie się albo nowego Toileta, albo nowego ulepszonego kameramena, speakermana, TV-mana, baza kameramenów, do której przybywają Tytani i są oni naprawiani i być może wtedy pojawi się Cinema Man. Także właśnie ta teoria, bardziej w sumie nawet parę teorii w jednej, naprawdę mi się spodobała. Bardzo dużo jest tutaj możliwości, więc rzeczywiście coś z tego, to wydaje mi się, że rzeczywiście będzie prawdą. Patrząc również na to, że jak już w sumie każdy raczej zauważył w ostatnim odcinku,
odcinku ci tytani ucierpieli, to możemy się raczej spodziewać tego, że gdzieś w niedalekiej przyszłości, jeśli nadarzy się taka okazja, to Titan TV Man normalnie do nas powróci, co raczej nie byłoby niczym dziwnym i myślę, że byłoby to w sumie czymś nawet, co się raczej wydarzy, więc dosłownie w przeciągu następnych obstawiam, że 4 odcinków zobaczymy właśnie powrót Cinemamena, no bądź też Titan TV Mana, teraz to już będzie już kolejne ulepszenie, takie Titan TV Man 3.0, więc no, bo wiadomo, że był on praktycznie najsilniejszym tytanem na samym początku, no teraz generalnie nie jest, patrząc na to, że ci dwaj są obecnie całkiem sporo ulepszeni, no to wydaje mi się, że Cinemamen po ulepszeniach będzie jeszcze, ale to jeszcze no, lepszy. Także tak, odcinek 66 podsumowując, najprawdopodobniej pojawi się gdzieś koło 15 bądź też 17, może nawet szybciej, ale to zobaczymy, w razie czego was o tym poinformuję. Co się wydarzy, nie wiadomo, możliwe, że będzie to coś pod odcinek 67, albo wydarzy się tam coś, znaczy raczej się wydarzy coś w nowej scenerii, patrząc na to, że właśnie od następnego odcinka rozpoczyna się również nowy sezon, więc raczej będzie nowa sceneria, bo w ostatnim właśnie sezonie mieliśmy głównie to miasto i tak dalej, więc tutaj myślę, że może być jakaś nowa sceneria, zobaczymy dokładnie jaka, no bo tak, w sumie całość jest dość ciekawa, więc ja osobiście nie mogę się doczekać, chociażby nawet pierwszego spoileru czy czegokolwiek takiego, ale jak dla was to nagrywa, jest godzina 22, bardziej po 22 i nadal nie ma żadnego spoileru, więc no, tak to wygląda, ale oczywiście jakby będzie to, postaram wam się go wstawić na kartę społeczności, bo ten film i tak wlatuje 13, więc możliwe, że już jakiś spoiler jest. Jeżeli jest, to jest na karcie społeczności tutaj na kanale, a jeżeli nic nie ma na karcie społeczności, żadnego nowego postu, to znaczy, że tego spoileru nie ma, po prostu. Także, no, w razie czego możecie zobaczyć po tym odcinku, czy rzeczywiście coś się pojawiło na karcie społeczności tu na kanale, no, bo w razie czego was będę o tym informował. No i co? Trzeba tak naprawdę czekać, aż dostaniemy jakiekolwiek informacje i cokolwiek na temat tego odcinka. Tym samym dzięki za obejrzenie, widzimy się oczywiście w kolejnych filmach i jak będziemy wiedzieli cokolwiek więcej, to was o tym poinformuję i niedługo będą fajne filmy, naprawdę fajne. W sensie możliwe, że z gier, tak, związanych tutaj z całą tą, że tak powiem, serią, więc zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, to już by było na tyle. Subujcie kanał, jak jesteście tu nowi. Jak macie jakieś fajne teorie, wiadomo gdzie je pisać w komentarzu. Tak, ten film wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry, lajka. Będzie mi też bardzo miło. I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Yo!